Perły programu kuratorskiego, które gwarantują wylansowanym użytkownikom Steama dostawać gry za darmo i je testować. Dzisiaj ewolucja serii Quake. Quake 1, Champions, 2, RTX, Quake Live i Quake Survivor. Gra kosztuje 47 zł, zajmuje ponad 8 GB. Na szczęście mam ją za darmo i jeszcze poczytajmy jakieś opinie, czy ktoś to w ogóle grał. Jeden użytkownik, uwaga, LFR Game, czy tworzył jakieś inne gry, to jest debiut? Ty, Gladiator Sparty, Szpital gdzieś tam w księstwie i 2030. Okej, okay, to jakiś hipster twórca. Gra ma być, z tego co rozumiem, nie wiem, realistycznym symulatorem przeżycia. Tak, trzęsienie ziemi zagroziło twojemu życiu, musisz uciec z tuneli metra. W Polsce to ci nie grozi, nie licząc kilku miast, więc zobaczmy, egzotyczna przygoda. Czy pod drzwi podrzucają te gry? Dokładnie tak to wygląda. Jak siedzę sobie na mail, wiadomo, hej, masz grę z programu partnerskiego. Okej. Okay. Bardzo ładne logo, bardzo ładne kolory. Gra prawdopodobnie chce użyć VR, ale to jest dlatego, że jest pijana i ledwo co jest skompilowany build. Spróbujemy włączyć pełny ekran. Udało się, to są tajne sztuczki playa. 120 FPS-ów, nie wiem, gra nie ma jakichś opcji. Jeszcze w ogóle remote play się włączył, a nas raczej na jednego gracza. Okej, okay. Można się rozglądać. Płynne klatki. Jak w Half-Life'ie. To nie jest horror, to jest raczej gra na motywach życie. Tak? Nie ma żadnych opcji, więc myszka pływa, bo jest wygładzana. No i tyle w sumie. Czy to jest Quake Battle Royale? Widzę, że macie zbyt wysokie oczekiwania. To jest gra z gatunku Walking Simulator. Czyli symulator chodzenia, jak to się z angielskiego. Dynamiczne oświetlenie. Ach, trzyma te klatki, trzeba przyznać. O nie, to trzęsienie ziemi. O, jest bohater nawet mówi, świetny. Jest voice acting. Tak, prawdopodobnie dostał w głowę. Podziało się, co? Wspaniała gra wyobraźni, tak? Coś tam spadło, coś się przewróciło. I teraz niestety trzeba reagować. To jest coś w stylu Dragon's Lair. Gdzie musimy ten... Możemy chyba spacją skakać, ale nie jestem pewien. Kontrolem... Gra nas nie prowadzi za rączkę, to jest duży plus. Tutaj nie wiem, czy cierpię, czy używam przedmiotu. Teraz tak wejdziemy i kucniemy. Okej, okay, czyli spacja i kucnięcie działa. Tutaj pożar pali się beton, więc trzeba uważać. Dobrze, że nikogo innego nie było w tym wagonie metra. Dobrze, że nie mamy metra. To jest w ogóle gra docenia, pozwala docenić to, co mamy w Polsce. No i tyle. I tutaj sobie poczekamy aż... Bo w sumie po co się ruszać? No poczekamy aż przyjdzie pomoc. Zwróćmy uwagę, że gracz ma jakieś źródło światła ze sobą. Może to z komórka? Czy jesteśmy w stanie tutaj wyjść? W sumie jesteśmy, ale po co? No i chyba tyle, nie? Czy to Star Citizen? Proszę mi nie robić nadziei. Star Citizen dopiero jest w fazie testowania. Weszły bardzo ważne rzeczy w infrastrukturze serwerowej i pan Robert rękami swoich frajerów łapie te wszystkie błędy. Czy tutaj się kończy światło i zapalają się latarki? Czyżby tutaj coś było? Fajna gra, taka oldschoolowa, w sensie nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, czy tędy mam wyjść. Chyba mogę przesuwać obiekty, jak przytrzymam lewy klawisz myszy. Tylko tu jest tak zwana skała.
Gra o pająkach, mówi zwieracz. Na razie testujemy tą awangardę tutaj, stworzoną przez... Muszę docenić to, że dostaję gry za darmo, tak? Najgorsze jest to, że w sumie to nic nadzwyczajnego teraz, bo pan Sweeney daje każdemu gry za darmo i to z gra wyższej jakości. No chyba niestety... zaraz ten... No chyba to cała gra, tak? Że zawaliło się i nic nie zrobimy. Więc mogę te przedmioty nimi ruszać. Prawym mogę trochę zbliżać. Udało mi się uwolnić z tego piekła. Prawdopodobnie coś jest, co mnie blokuje przed wyjściem, ale... Nie wiem, czy ja wyszedłem z tego pociągu? Jeszcze trochę powalczymy. No i jest to realistyczne przeżycie, tak? Może poczekać te 8 godzin, przyjdzie pomoc? Okej. Może to się jeszcze jakoś uda nam otworzyć. Tylko tutaj coś się dzieje, się dzieje fizyka. Tak, udało mi się przełożyć. Prawdopodobnie nie mogę przejść, bo blokuje mnie fizyka tych drzwi. A? Jak wskoczymy na to... Tu jest skałkunia. No i tu powinno dać się wyjść. Ty, udało się. Dobra, przepraszam. Czy to było jednak warte, myślę, nie? Odbicia... Niestety screen space'owe. Tak, wybucha ziemia. Mamy tak. Musimy teraz wybrać. Payet, my son. Albo w prawo przez ogień, albo w lewo po skalę. Pójdziemy w lewo po skalę. Tylko... Niestety, musimy więc przejść... kratką? Ty, są opcje, Jezu! Jezu! Wow! Skok. Interakcja jest E. Inwentarz pod tabem. Przeładowanie pod R. Wow. Ty podaż nie potrafi wyjść po tym. Więc raczej czeka nas pewna śmierć. Ojej, ty postać nam mówi, co mam robić. Powinienem chwycić czegoś, by się wspiąć. To? Może... To? A ogień skrzywdzi? Okej, okay, no, więc bardzo ciekawe przeżycie, tak? Całkiem udane, jak za 35 zł. Dajcie znać, czy ktoś z was kupił, czy dobrze się bawił. My tutaj zaliczamy kolejną grę z programu Kurator.